Nie chcesz przeoczyć żadnego wideo? Subskrybuj kanał i kliknij dzwoneczek. Ja się nazywam Kasper Musialik, w firmie MAT jestem specjalistą technicznym do systemów CAD, CAM i CAE. I dzisiaj chciałbym Państwa zaprosić na webinarium zaawansowane narzędzia do obróbki Mesh Fusion 360. Ale standardowo, zanim przejdziemy do samego tematu webinarium, chciałbym krótko dla tych z Państwa, którzy nie są naszym klientem, przedstawić profil działalności firmy MAT. Firma MAT od 27 lat generalnie istnieje na rynku i praktycznie od początku zajmuje się szeroko pojętą kompleksową obsługą pracowni projektowych. Pod tą kompleksową obsługą pracowni projektowych główną osią naszego działania jest to, że jesteśmy złotym partnerem firmy Autodesk, jednym z największych polskich partnerów, ale tym samym jesteśmy też autoryzowanym centrum treningowym, więc nie tylko Państwu dostarczamy te rozwiązania, ale również z nich szkolimy, wdrażamy je u Państwa w firmach i świadczymy później support. Dodatkowo jesteśmy partnerem firmy HP, a co za tym idzie, dostarczamy Państwu różnego rodzaju rozwiązania informatyczne, sprzęt komputerowy, laptopy, komputery stacjonarne, stacje robocze, plotery, drukarki, serwery i tak dalej. Głównie dostarczamy sprzęt HP ze względu na nasze partnerstwo, ale poprzez naszą sieć dystrybucji również mamy dostęp do produktów innych dostawców, stąd tutaj naprawdę wiele, wiele firm w Polsce jest wyposażona w pełni od nas, właśnie od komputerów, przez drukarki, po serwer. Jesteśmy również partnerem firmy Magicad, partnerem firmy Microsoft i świadczymy usługi inżynierskie różnego typu. Na przykład ja się głównie zajmuję analizami mesowskimi, więc świadczę dla naszych klientów analizy mesowskie, adaptujemy postprocesory pod maszyny, czy też opisujemy iLogicami modele klientów, jeżeli jakakolwiek w zasadzie tutaj, no i oczywiście też takie proste usługi inżynierskie typu po prostu zamodelowanie czegoś dla klienta. Jeżeli któraś z tych usług Państwa zainteresowała, to bardzo zapraszam do kontaktu. No i takim krótkim wstępem możemy już przejść do tematu tego naszego dzisiejszego webinarium. Generalnie mamy tutaj na tym slajdzie widoczne dwa interfejsy meshowe w Fusionie. Ten u góry to jest stary interfejs mesh, ten na dole jest nowym interfejsem mesh. Stary charakteryzował się tym, że na pytania na forach autodeskowych, jak stworzyć z mesha solida, odpowiedź jedyna sensowna, jaka była, to narysować go od nowa, ewentualnie wykorzystując tam jakiś szkic powstały na podstawie tego naszego mesha. No, w związku z tym powstał całkiem nowy interfejs. On został gdzieś tam wprowadzony do Fusiona w czerwcu zeszłego roku, ale później tam borykał się jeszcze przez chwilę z jakimiś problemami, był udoskonalany, stąd na tą chwilę już to jest takie, myślę, że działające narzędzie, stąd ten nasz webinar. No i jakby ten nowy interfejs pozwala na wiele, wiele więcej. Nie chcę tutaj przedłużać na tej części, powiedzmy, prezentacyjnej, więc ja się już przełączę do Fusiona. No i zacznę tutaj od początku wszystko po kolei pokazywać, jakie są opcje, jak z tymi siatkami pracować. Pierwsza sprawa jest taka, że musimy, no wiadomo, dla tych z Państwa, co znają Fusiona, to widok jest znajomy, dla tych, którzy nie znają, to powiem, Fusiona się otwiera i generalnie widzi się takie okno, czyli mamy otwarty, niezatytułowany plik, go się nie da zamknąć, on zawsze tutaj jakby się otwiera. Musimy sobie otworzyć nasz plik naszej siatki. Opcji tego otwarcia jest przynajmniej kilka, ale są opcje lepsze i są opcje gorsze. Najlepsza opcja to jest otwieranie tych siatek poprzez tutaj opcję Insert Mesh. I wybieram sobie moją siatkę gdzieś z lokalnego komputera, klikam Otwórz. Dlaczego to jest opcja najlepsza? To jest opcja najlepsza ze względu na to, że przy takim wstawianiu tej siatki pojawia nam się tutaj takie okno, które w zależności od tego, w jakim mamy rozszerzeniu zapisaną tą naszą siatkę, no to ma tutaj różne opcje. Na przykład dla STL-a pozwala wybrać jednostkę, w której chcemy tego STL-a zaimportować. Czyli mamy STL-a, który jest zrobiony tam, ma jakąś swoją wewnętrzną jednostkę i my teraz chcemy przypisać dzięki temu okno, że tam jedna jednostka to jest 1 mm na przykład, tudzież 1 metr. I pozwala nam to od razu na wyskalowanie tego modelu tak, jakby nas to interesowało. Jest tutaj opcja Flip Top Direction, czyli gdzie tam chcemy mieć górę. Możemy sobie ustawić ten punkt wstawienia na środku naszego układu współrzędnych części, czy też postawić ten nasz element na powierzchni
naszego układu współrzędnych. Jeżeli wszystko jest OK, klikam sobie i ten STL został zaimportowany do Fusiona. Teraz, jakie są inne opcje otwarcia tego elementu i dlaczego są gorsze? Możemy sobie na przykład otworzyć taki element wprost poprzez file open from my computer, STL otwórz. OK, jak widzimy, wskoczył tutaj bardzo ładnie nam, z tym, że nie mieliśmy żadnego okna wyboru, które by nam się tutaj pojawiło, żeby właśnie bynajmniej wybrać te jednostki. No więc zobaczmy sobie, jaka jest wielkość mniej więcej tego elementu. Widzimy, że tutaj jest około 1500 mm. Jeżeli porównamy to z wielkością tego naszego pliku, który wstawiliśmy wcześniej, no to jak widać, on jest 10-krotnie mniejszy, na 149 mm. No i teraz pytanie, czy to już jest bardzo źle, czy możemy coś z tym zrobić? No właśnie ten nasz środowisko Mesh udostępnia narzędzie, które może nam w tej sytuacji pomóc. Generalnie zakładka do Mesha znajduje się tutaj, środowisko Design, trzecia opcja Mesh. Tutaj mamy taką opcję Scale Mesh, zaznaczamy sobie, wybieramy opcję, zaznaczamy sobie ten element, no i wpisujemy tam współczynnik naszej skali 0.1. Element został przeskalowany, możemy sprawdzić, czy mniej więcej te wymiary się teraz zgadzają. Widzimy około 150 mm, więc wygląda, że wszystko już jest w porządku. To jest pierwsza sprawa, czyli otwieranie tych mesh. Ewentualnie można te mesh otworzyć jeszcze przez Data Panel, z tym, że one w tej chwili tutaj otwierają się dokładnie w ten sam sposób, co poprzednio, tak? Czyli nie dostałem żadnego okna wyboru, więc najlepsza jest niewątpliwie ta opcja Insert. Teraz tak. Otworzę sobie jeszcze jedną zakładkę i wczytam sobie teraz taki plik, który ma rozszerzenie error, powiedzmy, wiadomo, o co chodzi, będzie to jakiś tam plik uszkodzony. Ze względu na to, że zazwyczaj z takimi plikami będziemy mieli do czynienia, tak? Bo jeżeli to są jakieś pliki ze skanów, z chmury punktów, no to zazwyczaj to są właśnie chmury punktów, które mają gdzieś jakieś otwory i trzeba z nimi popracować. Stąd taki wcześniej przeze mnie przygotowany element. On, jak widzimy, otwiera się dokładnie w tym samym oknie. Możemy go sobie posadzić tutaj na powierzchni. No i zobaczmy, co tu się dzieje. Po pierwsze mamy jedną dziurę, drugą dziurę, trzecią dziurę. Plus mamy tutaj taką sytuację, że te powierzchnie nam się świecą na zielono, a jak sobie popatrzymy od środka, to nam się świecą na niebiesko. To znaczy, że ich normalne, tych powierzchni są skierowane w przeciwnym kierunku. Jak wiadomo, każda powierzchnia może mieć normalną i ta normalna może określać, powiedzmy, kierunek dodatni naszej powierzchni. W tym przypadku kierunek dodatni dla tych powierzchni jest inny niż dla tych powierzchni. OK, jakby ten mesh mi się jak najbardziej tutaj wstawi. Jednak jak rozwinę sobie zakładkę Bodies, to widzę tutaj żółty error. I on informuje mnie o błędach, które zostały wykryte dla tej mojej siatki. Po pierwsze, informuje mnie, że mój mesh nie jest zamknięty. No jak widać, ma otwory, więc nie może być zamknięty. Po drugie, że nie jest zorientowany, czyli że kierunki niektórych naszych powierzchni są inne. W związku z tym on nie bardzo by mógł taką powierzchnię zamknąć w takim stanie, bo żeby jakby zamknąć powierzchnię jako zamkniętą w środku, no to kierunki tych normalnych muszą być wszystkie skierowane w jednym kierunku. No a skoro element jest otwarty, no to również nie możemy tutaj, nie ma dodatniej objętości. Jak teraz można to zedytować? Albo z poziomu zakładki Mesh, albo klikając na ten tutaj wykrzyknik, możemy wejść do narzędzia, które się nazywa Repair. Teraz, na czym polega nam to narzędzie? Ono generalnie jest takim uniwersalnym narzędziem do naprawy naszej geometrii. Ma cztery podstawowe typy jakby tych obróbek ulepszających i idąc od góry do dołu, są to obróbki, które jakby te na górze najmniej wpływają na tą naszą geometrię, te na dole najbardziej wpływają na naszą geometrię. Idąc znowu od góry do dołu, im bardziej obróbka w dół, tym ona trwa dłużej. Jak sobie najedziemy, to widzimy, że Close Holes po prostu zamyka nam otwory. Stitch and Remove
prócz tego, że zamyka nam otwory, to usuwa jakieś podwójne powierzchnie, jakieś zdeformowane trójkąty. Wrap dodatkowo potrafi skręcać tymi powierzchniami. I teraz o co chodzi? Tu mamy coś takiego jak preview. Jak sobie klikniemy preview i klikniemy nasz element, no to jeżeli zaświeci nam się zielony mark, to znaczy, że udało, że ta opcja wystarczy, żeby naprawić nasze problemy. Jak widzimy, wszystkie trzy problemy, które tutaj były wylistowane, zostały automatycznie uznane za naprawione. No i widzimy, że tutaj zarówno te powierzchnie, jak i ta dziura zostały tutaj sklejone przez ten nasz system. Klikamy sobie OK. Dobra. Powstały jakieś powierzchnie. No ale widzimy, że tutaj no, dosyć brzydko ta siatka wygląda w tym miejscu w porównaniu do całej tej naszej dolnej powierzchni. Chcielibyśmy ją przeremeszować. Mamy tutaj z zakładki Modify taką opcję jak Remesh. Jednak jak ja ją wybieram, to widzę, że tutaj mam opcję Body albo Face Groups. OK. W tej chwili nie mam jeszcze czegoś takiego jak Face Groups. Jedyne, co mogę zrobić, wybrać to całe Body. No ale ja nie do końca chcę zmieniać siatkę na całym tym elemencie. Chciałbym ją zmienić tutaj lokalnie dla tej powierzchni. Jednym z największych zmian w stosunku do tego starego modułu meszowania jest ta zakładka właśnie Clipper i zakładka Generate Group, Face Groups. Po co nam są te Face Groups? Są nam po pierwsze, pierwsza opcja, dlaczego były nam mogły być potrzebne, to dlatego, że opcje, które są w zakładce Modify, dają możliwość wybrania całego ciała lub Face Groups. Więc jeżeli stworzymy sobie te Face Groups, to możemy się domyślać, że to narzędzie pozwoli nam się odnieść tylko do jakiejś grupy ściany. Sprawdźmy. Generate Face Groups. Opcje są dwie, Accurate i Fast. Obie opcje pozwalają nam na kliknięcie opcji Preview, która pokaże nam, jak te Face Groups zostaną wygenerowane. No i teraz, sterując tymi parametrami, jesteśmy w stanie zmieniać ilość tych wygenerowanych Face Groups. Pierwsza sprawa to jest kąt. To jest kąt pomiędzy normalnymi naszych face group, czyli każda face grupa tworzy jakąś powierzchnię. Skoro jest powierzchnia, to może być normalna do tej powierzchni. I teraz im mniejszy jest ten kąt, tym więcej będzie tych naszych powierzchni, no bo tym rzadziej ten warunek będzie tutaj spełniony. Dodatkowy warunek to, że jaka jest minimalna wielkość naszej face grupy, która może zostać stworzona i to jest odniesienie do jakby skali całego naszego modelu. W tym wypadku to, na czym nam zależy, no to chcielibyśmy mieć tutaj całą powierzchnię dolną zieloną, żeby móc ją przemeszować w związku z tym problemem w tym miejscu. Klikam sobie OK. Dzięki temu, jak wejdę teraz w opcję Remesh, mogę kliknąć już, jak widać, tylko tą dolną powierzchnię. Współczynnik jakby tego, jak bardzo ma być ta siatka zagęszczona w stosunku do tego, co jest. 1 maksymalnie, 0,0 minimalnie, można sobie tutaj powiedzmy ustalić 0,7 i zapytać, czy chcemy adaptive, czyli żeby jak najbardziej nam adaptacyjnie ta siatka powstawała, czy jak gdzieś są większe trójkąty, to będą przy nich większe, gdzieś są mniejsze, to będą mniejsze, czy chciałbym, żeby ta siatka była raczej uniform na tej powierzchni, czyli jednolita. Klikam sobie OK i jak widzę, mam już bardzo ładnie przemeszowaną tą część naszego elementu. Okay. Co mogę robić dalej? Mam tutaj dodatkowo opcję Combine Face Groups. Ona służy, jak sama nazwa wskazuje, do tego, żeby te grupy kombinować. Czyli na przykład, jeżeli chciałbym użyć jakiejś funkcji na wszystkich tych czterech ściankach jednocześnie, to mogę stworzyć z nich jedną face grupę. Jak widać, zaświeciły nam się na jeden kolor. I dzięki temu możemy teraz użyć którejś z tych opcji dostępnych tutaj. Remesh już robiliśmy, możemy zrobić reduce o 25%. Akurat ta siatka tu jest dosyć rzadka, więc specjalnych efektów ta opcja nie przyniosła. Jak sobie zrobimy remesh, to bardziej widać tutaj, o co chodzi. Te wszystkie operacje, które na tą chwilę wykonujemy, są operacjami parametrycznymi, czyli one nam się tutaj zapisują na dole. Okay. Jeżeli coś nam się nie podoba, to możemy sobie wejść prawym klawiszem, zrobić Edit Feature i zrobić, żeby tutaj była ta siatka troszkę grubsza. Jak widzimy, tu gdzieś na obrzeżach tam coś przeskoczyło.
więc jakby te operacje są w pełni parametryczne. Podstawowymi, albo może jeszcze za chwilkę, mamy tutaj kolejne opcje, tak? Na przykład plain cut. No to możemy sobie, jak sama nazwa wskazuje, jakoś ten nasz model przeciąć. Jeżeli te suwaki nam nie odpowiadają, po rozwinięciu tutaj mamy po prostu opcję wprowadzania. Tutaj widzimy, element został przecięty. Możemy sobie teraz wybrać opcję, jak ma być tutaj ta powierzchnia zamknięta. No fill, czyli zostanie tak, jak jest, uniform albo minimal. OK, wybrałem uniform, stworzyły mi się tutaj nowe powierzchnie. Coś mi się nie podoba, zawsze jest opcja edycji, mogę sobie tutaj stworzyć bez wypełnienia. Patrzymy, pojawił się error, tak? Nasz element nie jest closed. Specjalnie to zrobiłem, żeby pokazać kolejną funkcjonalność, czyli shell. No, niektórym mogłoby się wydawać, że służy ona do tego, żeby z tych powierzchni siatkowych, które teraz mamy, stworzyć jakąś już pogrubioną ściankę i bryłę. Niestety tutaj działa to troszkę inaczej. Myślę, że najlepiej to widać na przykładzie. Tworzy się po prostu taka wewnętrzna, odsunięta siatka dodatkowo w momencie, gdy tutaj wybierzemy sobie shell. OK. Teraz tak. Ja sobie cofnę się troszkę, dowrócę do tego podstawowego modelu. Podstawowym takim pytaniem, które się zawsze pojawia od naszych klientów dotyczących modułu meszowania, jest pytanie, w jaki sposób zrobić z tego naszego mesza solida, tak? Czyli tam tak zwanego birepa, czyli model, który jest jakby określony poprzez boundary representation, czyli poprzez swoje warunki brzegowe. To są te typowe nasze modele CAD. No i one mają wielką przewagę w stosunku do siatek, no bo cała parametryczność takiego modelu nam zaczyna wtedy działać. I teraz w poprzednim module fusionowym niektórym się wydawało, że jakby takim ograniczeniem było narzędzie jakby do przekształcania STL-a czy jakiejkolwiek innej siatki w solida, tylko że ono miało pewne ograniczenie. I to ograniczenie to była ilość naszych trójkątów, z której składał się nasza siatka. Jak sobie sprawdzić, z ilu trójkątów składa nasza siatka? Klikamy na STL na to body, prawy klawisz Properties. Jak wejdziemy w mesh, widzimy, że ta siatka nie jest zbyt wymagająca, ma zaledwie 7218 powierzchni tutaj. I teraz, jak było poprzednio, a jak jest teraz? Wielu użytkowników myślało, że maksymalna siatka, którą da się przekształcić, ma 10 tysięcy trójkątów. No i to wynikało z tego, że jeżeli ta siatka miała więcej niż 10 tysięcy trójkątów, to Fusion wyrzucał tam warning. Warning polegał na tym, że mówił nam, że OK, on to zrobi, ale to może trochę potrwać. Takim całkowitym ograniczeniem, które jakby było górną możliwością i większej siatki się nie dało przekształcić, to było 50 tysięcy poligonów. W tej chwili te ograniczenia zostały zdjęte. Dalej powyżej 10 pojawi nam się warning, że to może trochę potrwać, ale teoretycznie jaka ta siatka by nie była, no to program będzie to dla nas próbował zrobić. Dlaczego próbował? No bo jeżeli ta siatka będzie się składała z setek tysięcy, czy nawet z milionów poligonów, no to wiadomo, że czas potrzebny do zrobienia tego może się okazać być tak duży, że nigdy nie uzyskamy sensownego wyniku. Stąd zawsze trzeba się zastanowić, czy aby na pewno my potrzebujemy tego solida. I tutaj właśnie Autodesk wyszedł troszkę w tą stronę. Po pierwsze, za chwilę pokażę, że pojawiły się fajne możliwości przekształcenia tego modelu, ale jeżeli okazałoby się, że nasz model jest na tyle duży, że to przekształcenie jest po prostu nieefektywne, to możemy też w bardzo fajny sposób edytować naszego STL-a, powiedzmy bezpośrednio. I to będę chciał pokazać w tej chwili. OK. Oprócz tego, że my pracujemy tutaj sobie parametrycznie, to mamy też taką opcję jak Direct Edit. Teraz to Direct Edit wyświetla się tutaj tylko wtedy, jeżeli mamy włączoną opcję Capture Design History, czyli mamy tutaj zostawione te opcje, nam się wyświetlają tutaj na dole. Ją się włącza poprzez kliknięcie prawym klawiszem i tutaj ja mam w tej chwili Do Not Capture. Jakbym miał ją wyłączoną, to bym miał Capture. I jeżeli tutaj się te opcje nam zapisują, to mamy tą opcję Direct Edit. Czym ona się różni? Ano różni się ona tym, że po pierwsze, co nam się pojawia, to taki Mesh Selection Palette,
I to jest domyślnie pędzelek, który my możemy się odnosić do poszczególnych trójkątów na naszym elemencie. Tak? Jak idziemy gdzieś indziej, to wybór nam się kasuje. Mamy tutaj dodatkowo, jak widać, pomocne takie elementy filtrowania. Powiększ, troszkę zmniejsz, odwróć, czyli całą resztę wybierz, czyli po prostu taką paletę. I teraz, co my dzięki temu możemy sobie zrobić? Na przykład chcielibyśmy się pozbyć tego otworu. Zmniejszę sobie trochę ten mój pędzel i próbuję wybrać wszystkie ścianki dookoła. Jeszcze troszkę. Mniej więcej tutaj próbujemy wybrać te nasze powierzchnie, które... Okay. Jak widać, wybrało mi się też trochę tych powierzchni na dole, ale to nie jest jakiś wielki problem. Klikam sobie Modify, Delete. Usunąłem po prostu te elementy, które tutaj były. Co mogę zrobić dalej? Modify, Erase and Fill. Klikam sobie dwa razy na taki trójkąt, który przy tej ściance się znajduje. Klikam OK. Zatkałem dziurę. Jeszcze raz. Erase and Fill. Na dole ta sama sytuacja. Zatkałem dziurę. O ile na dole ta siatka od razu wygląda w porządku, no to u góry pewnie chciałbym ją sobie przemeszować. Z tym, że znowu tutaj działa opcja Remesh, ale działa znowu tylko dla tego naszego pędzla. Nie widzę tych face group. No ja tutaj widzę, że mam pokolorowaną tą powierzchnię jako jedną całość, więc ten remesh zrobię sobie już po powrocie do mojego modelu parametrycznego. Robię tutaj Finish Direct Modeling. Pojawia mi się tutaj na skali mój tak zwany base feature. I o co tutaj chodzi? Bo ta siatka, która została w tym momencie wprowadzona, to już jest całkiem nowa siatka. Cały czas mam tutaj pod spodem tą moją starą siatkę z otworem. OK? No i teraz prosta sprawa. Chciałbym sobie zrobić remesh tej powierzchni. OK. I ona już jest bardzo, bardzo ładna. Teraz co ja jestem w stanie zrobić dalej? Powiedzmy, że chciałbym sobie w tym otworze zrobić gwint. Czyli generalnie mam takie zadanie, no mam jakiegoś STL-a, chciałbym go wydrukować na drukarce 3D, no tylko chciałbym, żeby tutaj był gwint, żeby się dało tutaj kręcić śrubkę. No, opcja solid nie zadziała, bo jak widać, jak sobie nawet wejdę tutaj, no nic mi tutaj nie daje możliwości wybrania tej powierzchni, bo de facto to nie jest powierzchnia. Jak można to obejść? Pierwsza sprawa, którą byśmy sobie chcieli zrobić, to zrobić szkic tego otworu. Jest to troszkę utrudnione ze względu na to, że każdy z nas zna środowisko szkicowania. Tam jest taka opcja pod P, Project, która pozwala nam zazwyczaj zrzutować sobie jakieś części naszego modelu, żebyśmy mogli je wykorzystać w naszym szkicu. Niestety siatki ona nie widzi i do tego jest takie narzędzie Create Mesh Section Sketch. OK, wybieram sobie ciało, wybieram sobie powierzchnię, na której jakby chcę zrobić ten szkic i teraz przesuwam sobie, na której wysokości ja bym chciał mieć taki szkic. Jadę sobie tutaj praktycznie pod samą górę, klikam OK. Wyłączę sobie widoczność naszego STL-a, no i widzę, jest ten mój szkic. No i co ja teraz bym chciał zrobić? Zaraz powiem, później się okaże, po co ja to robię, ale chciałbym wyciągnąć sobie ten otwór opcją wyciągnięcie proste. Wchodzę w wyciągnięcie proste, nie mogę wybrać profilu. Dlaczego tak jest? Chodzi o to, że to jest jakby to nasze zrzutowana krawędzie tej naszej siatki. Jako, że ten nasz STL to są po prostu odcinki prostych, no to ten okrąg nie do końca jest okręgiem. I dlatego musimy sobie, żeby taki szkic wykorzystać, musimy w niego wejść. Tutaj z palety Create wybrać sobie Fit Curves to Mesh Section. Wybrać sobie, co my byśmy chcieli zrobić. W tym przypadku to jest okrąg. I kliknąć sobie na ten otwór. I on jakby dopasowuje mi okrąg do tego mojego wstępnego szkicu. Klikam OK, klikam Finish Sketch. OK, teraz moje wyciągnięcie proste już działa. Ale zanim do niego wrócimy, włączam sobie tego mojego STL-a i chciałbym sobie stworzyć
przekrój, żeby było lepiej widać, co ja robię. Tworzę sobie przekrój, dokładnie w tym otworze, OK. I robię wyciągnięcie proste, przybliżam się tu na tej mojej karcie i robię sobie to wyciągnięcie proste mniej więcej do dołu mojego otworu. Klikam sobie OK, powstaje mi nowe body, body 1. Co dalej? Dalej chciałbym na tym elemencie stworzyć sobie gwint. Klikam na niego. Domyślnie mi się tu tworzy gwint 8, czyli o średnicy mniej więcej zewnętrznej tego mojego elementu. Możemy to oczywiście sprawdzić tutaj poprzez inspekcję tego naszego wymiaru. Średnica około 8. OK. Create. Gdzie jest ten trick? Jest street. Klikam sobie, róbmy sobie tutaj, a niech będzie nawet i 10. I ważna opcja, chcę mieć wmodelowany ten mój print. Klikam OK. Chwilkę program pomyślał, jak było widać, ale 10 to jest troszkę za dużo. Ja sobie go, no to może brzydko wyjść, zróbmy tego 9, czyli tam o 1 mm. OK. No i teraz mamy taką sytuację, że mamy siatkę, mamy body. W zakładce Mesh jest również opcja Tessellate, która służy do, jak widać na tym menu, zmiany solida w siatkę. Klikam sobie w tego mojego solida. Tutaj można wybrać, jak bardzo gęsta tam ma być ta siatka, co za tym idzie, jak ona dobrze ma odzwierciedlać kształt tego mojego elementu. I klikam OK. Chwilkę będzie trzeba poczekać, nawet ekspresowo. Mamy już tutaj ten body 1 jako siatkę. Teraz z pomocą przyjdzie nam opcja Combine. Opcja Combine. Target Body, nasza pierwsza siatka. Tool Body, nasze Body 1. Operacja, którą chcemy zrobić. Cut. Klikam OK i muszę dać chwilę programowi pomyśleć. Czyli co ja de facto robię? Odejmuję powierzchnię siatki z gwintem od mojej pierwszej siatki. OK. Tam pojawił się jakiś błąd, trzeba by znowu przejść przez operację Repair. Wyrzućmy sobie analizę i proszę zobaczyć, że bardzo ładnie stworzył nam się tutaj nasz gwint wycięty. OK, no tu pojawił się jakiś tam błąd, trzeba by znowu gdzieś spróbować tutaj ten element naprawić, tak, za pomocą opcji Repair. On chwilę pomyśli i powinien nam ten element naprawić, pewnie tam gdzieś się za mocno wcięliśmy i się nam otwarł ten element, już jest wszystko w porządku. No i oczywiście w ten sposób można dowolnie tego STL-a edytować, bo jeżeli ja chciałbym mieć tu otwór, to co ja robię? Robię sobie szkic na tej powierzchni, czy tam na powierzchni głównej, robię sobie szkic otworu, wyciągnięcie proste, zamienię to wyciągnięcie proste na siatkę i za pomocą opcji Combine robię odejmij od tego i w ten sposób sobie to edytuję. Na sam koniec chciałbym pokazać, jak te STL, które się da zamienić na solidy, zamienić. Tutaj mam taki skan, który się nazywa Dynafit. Nie bez powodu, to jest tam jakiś element zapięcia wiązania narciarskiego firmy Dynafit. No i mamy tutaj takiego oto STL-a. Chciałbym go zamienić na solida. Zakładka Mesh, Modify, Convert Mesh. OK. I teraz tak, mamy dwie metody, Faced i Prismatic. Opcja Prismatic jest całkowitą nowością, o niej za chwilę powiemy. Opcja Faced już była, tylko z tym ograniczeniem 50 tysięcy poligonów. W tej opcji po prostu zaznaczamy powierzchnię, która nas interesuje, klikamy sobie OK i program przekształca nam naszego STL-a, naszą siatkę w, jak widać tutaj już, body. Jeżeli ktoś nie wierzy, cofam się, mam siatkę, idę w przód, mam body. Problem tego polega na tym, że wszystkie moje jakby ścianki dotychczasowe pozostają, tak? Jest możliwość troszeczkę wyczyszczenia sobie tego modelu, zaznaczamy trójkąt, klikamy delete z klawiatury i na takich prostych powierzchniach program powinien nam tutaj zacząć czyścić te powierzchnie, tak jak to widać. To nie zmienia faktu, no, że nigdzie nie będziemy sobie w stanie tego jakby wyczyścić, bo jak zaczniemy w tym miejscu robić coraz to więcej delay'ów, no to widzimy, że no nie bardzo nam to tą geometrię, o którą nam chodziło, przypomina.
Ja sobie pójdę wstecz odpowiednio dużo razy. OK. I porozmawiam o drugiej opcji, o której, która jest dużo, dużo jakby korzystniejsza z naszej strony, ale trudniej w niej oczywiście uzyskać sensowny wynik. Czyli tak zwana opcja prismatic. Klikam sobie, klikam OK. Chwilę czekam, już widzę, że tu się jakieś coś czerwone pojawiło. Error, tak? Nic się nie stało. Dlaczego nic się nie stało? Ta funkcja, żeby zadziałać, potrzebuje wygenerowanych face groups, dlatego że jakby ta funkcja będzie próbowała tam, gdzie umie rozpoznać płaską czy zakrzywioną powierzchnię, zastąpić nam ją jedną powierzchnią. A co za tym idzie, my generując sobie tutaj face groups, jesteśmy w stanie pomóc w rozwiązaniu. Możemy tutaj zawsze włączyć preview i zobaczyć, jak dla tych naszych ustawień tutaj będą generowane te elementy. Ja sobie tutaj przejdę na opcję Accurate, która akurat w przypadku, jak chcemy później z tego elementu wygenerować bryłę 3D, solida, no to jest lepsza. Klikamy OK. Chwilkę czekamy, no i powstało mi moja face grupa. No to spróbujmy, czy jak te face grupy są wygenerowane, to czy wygeneruje nam się z tego element typu typu solid, powiedzmy, tak? Chwilkę czekam, program musi chwilę pomyśleć. Coś mi się wygenerowało, ale wyrzucił mi tu jakiś warning. Jak widzimy, powstała mi powierzchnia, a nie do końca solid. Wynika to z tego, że nie umiał tutaj przekształcić tej powierzchni, więc widzimy tutaj już jakiś pierwszy problem. Kolejne problemy, które widzimy, to na przykład tutaj jest taka powierzchnia, która no nie do końca bym się spodziewał, że ona tutaj będzie, tak? Tu ta sama sytuacja. Co możemy zrobić? Wstecz, no i za pomocą opcji Combine Face Groups, na przykład, żeby zlikwidować tutaj te podziały powierzchni, musimy po prostu stworzyć tutaj jedną face group. Prawy klawisz, repeat, tutaj ta sama sytuacja. Tak? Ale te problemy, jakby powiedzmy tutaj z wyświetlaniem, są w miarę proste do ogarnięcia poprzez tam wyklikanie sobie tych powierzchni. Wiemy, o co chodzi, ale jakby program nam się nie wyrzucił, dał radę to zrobić. Zastanówmy się raczej, co, jaki jest problem tutaj na tej powierzchni czołowej, która nam się nie chciała wygenerować. Jak się zbliżymy, tu jest taka bardzo mała powierzchnia, więc może ona jest powodem. Zróbmy sobie w takim razie, żeby ona nie próbowała się generować jako osobna powierzchnia, czyli zmerdżujemy sobie ją do jednej powierzchni. I spróbujmy jeszcze raz zrobić tą konwersję. Chwilkę czekamy. OK. Jak widać, coś naprawiłem, coś zepsułem, tak? Tutaj znowuż po tym moim merdżowaniu te powierzchnie nie chcą za bardzo pracować, więc ja się jeszcze cofnę, powiedzmy kilka kroków, o, na tym etapie. Widocznie one nie do końca mają ten sam promień i powinny być w ten sposób zrobione. No tutaj, tak jak Państwo widzicie, to jest taka troszkę zabawa w kotka i myszkę. Coś trzeba zmienić i to powoduje zmianę. Momencik, bo zawiesiłem akurat Fusiona i zobaczymy, czy uda się go odblokować, czy szybciej będzie tutaj zrobić szybki restart. Coś mi się chyba przez przypadek klikło, bo jeszcze nie kliknąłem OK, a on się już zawiesił. Chciałem jeszcze coś pokazać. Niech mi Państwo dają minutkę. Wykilimy go i go uruchomimy od nowa. Może uda się pokazać jeszcze jedną dodatkową funkcjonalność, która w Fusionie się w takim przypadku zdarza, jak się coś takiego wydarzy. Czyli tak zwane pliki odzyskiwania powinny nam się pojawić przy takim restarcie Fusiona. OK, widzimy, mam tutaj jakiś niezapisany plik ostatni. No akurat to nie jest ten, który mnie interesował. Tak, ale to, co miałem tam w zakładce, musiałbym sobie przeklikać. Ja tu szybko spróbuję dojść do tego momentu, w którym byłem przed chwilą na tym elemencie, czyli mesh. OK. Create tutaj,
opcja Accurate. Klikamy OK. Tutaj ja już wiem, że problemem będzie ta i to. Momencie, nie ta opcja, tylko Combine. OK, to i to. OK. No i jeszcze raz Convert. Czekamy chwilkę. OK. No jak widzimy, udało nam się uzyskać meshbody. I to meshbody już jest całkowicie parametryczne. Możemy się przełączyć na kartę Solid, wybrać opcję zaokrąglenia i wprowadzić tutaj zaokrąglenie. Oczywiście w ramach tam jakichś ograniczeń naszego modelu, tak, może to nie była najszczęśliwsza opcja, którą ja, jakby geometria, którą wybrałem, ale możemy sobie na przykład tutaj wybrać sobie powierzchnię tego otworu, zrobić sobie move. Dlaczego? Aha, bo tutaj te wszystkie powierzchnie musimy wybrać. No ja sobie tego nie zmarszczowałem. Tak, może zróbmy po prostu press pull. Widzimy, możemy sobie tutaj robić edycję bezpośrednio już na tym solidzie. Tutaj też jak wybierzemy wszystkie powierzchnie, ta opcja move też nam zadziała, tylko że muszą być to wszystkie powierzchnie. Z kontrolem, pyk, 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 pyk. Nie powinna nam się wyrzucić, a jednak akurat tego otworu nam nie chce ruszyć. Generalnie tutaj wiadomo, czasem program ma jakieś swoje ograniczenia, których nie ruszy, ale przy jakiejś prostszej geometrii te opcje mówi i tak dalej też nam zadziałają. Tutaj no podstawową rzeczą, żeby to zaczęło działać, no to trzeba by było sobie jeszcze poczyścić te pojedyncze powierzchnie. Troszkę się tutaj rozburzył plan przez ten reset Fusiona, ale generalnie to jest wszystko, co chciałem na dzisiaj pokazać w programie. Oczywiście chciałbym Państwa jak zawsze zachęcić do subskrypcji naszych social mediów, przede wszystkim YouTube'a, na którym pojawiają się te wszystkie nasze webinary, seria Tips and Tricks. No naprawdę od początku pandemii bardzo mocno tam te wszystkie materiały edukacyjne tworzymy. Zresztą to webinarium też się tam prędzej czy później pojawi. Najprościej ten nasz profil na YouTubie znaleźć poprzez naszą stronę internetową. W prawym górnym rogu jest odnośnik do YouTube'a, jak i wszystkich innych social mediów. Zapraszam też na inne nasze webinaria, ich listę można również znaleźć na naszej stronie internetowej. Ja generalnie dziękuję za uwagę, jakby były jakieś pytania, to mogę spróbować na nie odpowiedzieć. Jeżeli mieliby Państwo jakieś bardziej inne tematy, no to można się znowu kontaktować tutaj przez te dane, które są tutaj zmienić poprzez skontaktować. Widzę tutaj pytanie o dokładnej wielkości. No tutaj nie do końca to jest takie proste, że ja mogę powiedzieć, że tam ta siatka ma jakieś dokładne rozmiary, tak? Można na kilka sposobów gdzieś spróbować wpływać na tą wielkość. Na przykład poprzez opcję Repair możemy zrobić tutaj ten rebuild, tak? Ale tutaj jest znowu tylko taki filtr gęstości, która nam się wygeneruje. Więc nie do końca jest tutaj wpływanie na dokładną gdzieś wielkość tych naszych poligonów, które powstają. Jak widzimy, zrobiła się ta siatka, w ten sposób wygenerowała. No i teraz można sterować, czy ona ma być gęstsza, czy rzadsza, jakiś remesz. No ale tutaj znowu tu są opcje, które są jakby takim odniesieniem do tego, co jest obecnie, tak? Nie do końca da się powiedzieć, jak w mesie powiedzmy, tak? Bo w mesie bym kliknął na tą powierzchnię i powiedział, ja bym na tej powierzchni chciał mieć elementy o wielkości tam 2 mm i on by mi się starał zrobić tam trójkąty o wielkości 2 mm, z tym, że i tak nie wszystkie by miały średnią wielkość 2 mm, no bo to zależy tam od tego modułu meshowego. Tylko że tutaj jakby ta siatka jest z dwóch różnych powodów stosowana. W mesie jest po to, żeby jak najlepiej odzwierciedlić naszą geometrię w punktach zainteresowania, a tutaj chodzi tylko po prostu o odzwierciedlenie geometrii, więc nie do końca się da dostosować, że okej, słuchaj, tutaj na tej powierzchni chciałbym, żebyś miał taki wymiar. Bardziej tutaj są te takie współczynniki skali, które po prostu pozwalają na zagęszczenie, czy też w drugą stronę rozrzedzenie tej naszej siatki.
Okej. Nie widzę tutaj więcej pytań, więc z mojej strony to wszystko. Bardzo dziękuję Państwu za uwagę. Widzę, że tutaj praktycznie cała grupa wytrwała od początku do końca i życzę miłego dnia. Nie chcesz przeoczyć żadnego wideo? Subskrybuj kanał i kliknij dzwoneczek.